W tym odcinku Grysława zaprosimy Was na nasze podsumowanie trzech lat z nową, a w zasadzie aktualną generacją konsol. Będzie dużo informacji technicznych, będzie dużo informacji powiedzmy handlowych, będą informacje o najlepszych grach, o najlepszych sprzętach, dodatkach i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko po naszym pięknym intrze, na które serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Dzień dobry, wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Grysława, ale zanim przejdę dalej, moi drodzy, wielkie wydarzenie, w momencie kiedy to nagrywamy, Andrzej ma swoje, mój Boże, kolejne 18 urodziny, wszystkiego najlepszego <laughs> dla Andrzeja, szczęścia, zdrowia, pomyślności, dużo radości i dużo szczęścia i dużo wszystkiego, co najlepsze Andrzeju się wzruszyłem. A to było z zaskoczenia. Tak, tak, tak. tak. Wszystkie bardzo dziękuję. Meganżają. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Ryszardzie. Dziękuję Wam, widzowie i słuchacze, że jesteście w stanie wytrzymać ze mną. No i co? Nagrywajmy dalej. No I teraz i możemy się. kontynuować. Tak potem. jest. Tak. A więc... Dodam tylko, że Grysław, jak sama nazwa wskazuje, jest to audycja, w której sławione są gry. Ja nazywam się Ryszard Hojnowski, Andrzeja, wszyscy znacie. I zaczynamy ten materiał, w którym w ciągu godzinki postaramy się Wam przedstawić naszą opinię, nasze zdanie na temat tego, co sądzimy. O tych trzech latach, i ja wiem już, że Andrzej po prostu tryska optymizmem, jest zachwycony, mówi, że to najlepsza generacja we wszechświecie. Nie było lepszej. Skacze do góry, ma, ba ma balony, które zaraz będzie puszczać. Y tak, taki cyfrowy. Tak? Dobrze powiedziałem? Tak, tak się omawialiśmy? Tak. tak, tak, tak. No, no ogólnie jest średnio, nie? Ymm, no jest stabilnie, mogłoby być dużo lepiej, ymm, ale ja zanim jeszcze zacznę, zanim przejdziemy do, do materiału, to już tak szybka polecajka, bo mam tu parę fajnych gadżetów. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że posiadam już Raspberry Pi 5, bawię się, na razie dosłownie Godzinka czasu z emulatorami i zabawą z nowym systemem, ale jest potencjał na emulację Gamecube i Wii, więc jest bardzo, bardzo sympatycznie. Ryszardzie, co ty chciałeś tutaj pokazać? Pokaż, pokaż, tak jest. Mamy tutaj. O, o mi, mnie mamy ponownie. <laughs> tutaj I mu się odbiłem. to jest dzięki uprzejmości jednego z naszych widzów, Weldana. Serdecznie, serdeczne podziękowania. Udostępnił nam na czas, nawet powiedział, żeby przed świętami mu to odesłać. Dostaliśmy świeżusieńki, jeszcze zapakowany praktycznie fabrycznie. Lenovo Legion Go. Ja już go zainstalowałem i dzisiaj go dostarczę Andrzejowi, bo na, na takie testy. O, super, super. Więc super, będziesz mógł sobie sprawdzić, jak ten sprzęt się sprawdza i jest bardzo interesujący. Duży, ma wszystko w zasadzie. Ma też wad parę. Z mojego punktu widzenia z których największą jest y, ciężar, jeśli chcemy go używać do takiego ogrania przenośnego to ciężko, bo on waży prawie 900 gramów, a druga wada to jest holender głośność, on, on się odpala y, jeśli chodzi o obsługę termiki w zasadzie od razu, jak tylko uruchamiamy od razu o, to nie dobrze, to niedobrze. niedobrze Więc niedobrze. jest dość to jest to sprzęt głośny, ale ma odczepiane pady, których ja nie potrafię na zawołanie odczepić. Aha, to nie, to nie jest taki hop Plakem play? Nie jest taki hop siup. trzeba coś tutaj zrobić. Ojoj, Wychodzi mi raz na 10 oj, razy. Znaczy, wiesz, możliwe, że to jest też fakt, kwestia przyzwyczajenia, wiesz, bo pamiętam, że na samym początku też próbuję, 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 próbuję. Nie chcę A, złamać. Ale w Twojej to nie jest, o, tężyźnie odeszło, fizycznej, Ryszardzie, może być tak, że. Nie, złapiesz... bo jest, to nie jest ten ten, nie chodzi, o ten jak chodzi o odpowiednie ułożenie, ale można odłączyć i traktować go tak samo jak mobilnego switcha, prezp Czy możemy go sobie postawić? Mm -hmm. On ma tutaj bardzo taką dobrze skrojoną podstawkę z tyłu. Nauczyli się na błędach jest, jest na całej powierzchni, utrzymuje, sprawdzałem już to ułożenie na. Kilku kątach działa świetnie, więc pod tym względem jest to doskonała rzecz. I wydaje mi się, że to może być bardzo dobry konkurent dla Steam Decka i Rogalika, jeśli szukacie mocniejszego sprzętu i gracie w zasadzie tak bardziej może stacjonarnie, że używacie to jako mocny komputer, też mocny. Nie, nie komputer o, o mocy porównywalnej z takim desktopem, ale naprawdę z tych wszystkich trzech. On jest chyba najmocniejszy, ma też największą rodzielę ekranu, bo ma chyba 2500. No, kuchada jest. Chyba za, to... za dużo, jak na, jak na ten no ekran. To, też to jest, jest trochę przesada, natomiast. Sam sprzęt. Dużo, y... dużo, dobrego, dużo dobrego, dużo dobrego, ale też trochę złego, żeby nie no, było, że jesteśmy tak. Nie ma sprzętu będą... idealnego. Zrobimy, y, chciałbym zrobić materiał porównawczy. O, wchodzi spokojnie z powrotem, więc może to jest kwestia tylko. Zrobimy Ryszardzie porównanie y, wszystkich aktualnych spójności. Dużych... Zwłaszcza, że Rogalik dostał wczoraj jakąś dużą aktualizację oprogramowania i pojawiły się już pierwsze recenzje mówiące, że o, m, sprzęt. O, poczekajcie. A przez, przez chwilę było słychać taki w zasadzie Fum. helikopter, i to kiedy się wyłącza, więc. Więc średnio. Jest tak. Ale no, to wiesz, to mu da się Ja jeszcze Lubię sprzęt cichy, dlatego no, tak no. mi się ten nowy Steam Decolet podoba. No Bo tak, jest... ale popatrz, ile zajęło. Słyszysz? W... No troszeczkę, troszeczkę. No i to, jest, i, i to jest po prostu desktop. No. O, teraz słychać. Słuchaj, słuchaj. Ryszard, ja ci powiem tak. Tu się nic nie dzieje, nic. No jest pulpit, Windows jest. To już może być wyzwanie pewnie. zastanawiam się, czy nie, zapytać się kolegi Weldana, który nam udostępnił ten sprzęt, czy nie można by zainstalować tutaj SteamOS-a. Ale to można go odpalić na przykład na zewnętrznym nośniku bo na zewnętrznym, bo BC, tym, wtedy bo, nie ma ingerencji bo, w system i da się to odpalić. Ten sprzęt jest na tyle nowy, że na tym na płytce dotykowej jest jeszcze folia. Więc tak, tak. To będziesz na... osobą Je... zdzierającą folię. Ja nie wiem czy jej nie zostawię, wiesz? Zróbuj Albo może bo to dział, może dział, przez folię. Zostawmy to dla właściciela, bo to jest jednak wiesz, ten akt rozpakowania, ściągania tych wszystkich folii, to pewien rytuał jest i no tak. nie obdzierajmy całkowicie y Natomiast sprzęt Coraz jest dob, dobrze leży mimo wagi w, no w rękach. Ma wszystkie potrzebne przyciski, ma ten gładzik, którego rogalik nie ma i ten gładzik też dobrze działa. Przynajmniej po tych bardzo prowizorycznych pierwszych testach skonfigurowania Windowsa, które nawet trudno nazwać to Cudowny. testami. Tak? Cudowne. Andrzej będzie to testował. Tak, ja emulatory. Po nim ja się za to wezmę i przygotujemy. Mam nadzieję, przed świętami właśnie. Tak tak. Taki Jeszcze materiał. chciałem się odezać właśnie do Asusa, w sprawie Rogalika, będę mu udostępnił. Ym, nawet chyba dzisiaj to zrobię. Więc... Ja już swojego faworyta mam. Po no ale w z jest trzema, natomiast warto ale... by pokazać y, zady i walety. Tak, każdego jest. Z tych tego, każdy sprzęt ma coś za uszami. Popatrz. Szczególnie jak? przed świętami. Andrzej, jak mi się udało tak tydzień przed świętami, żeby ktoś jeszcze mógł rzutem na taśmę no zrobić zakupy mhm. i, i któryś z tych sprzętów sobie sprezentować. No to jest to dobra opcja. Jest to, do, jest to jak najbardziej do ogarnięcia. Um, ja tylko dodam jeszcze a propos polecajek. Dostałem na urodzinę poza Raspberry Pi. Dostałem genialną rzecz. Dostałem ten album właśnie o, nie wiem, czy będzie. O, jest widoczny, bo mi tutaj rozmywa go. A, jeszcze o. ode mnie Andrzeju coś dostanie. O, proszę wiesz. bardzo. Yy, dobra, konsola do gier 2.0, bo niestety tutaj moje Nvidia mnie to rozmywa. Ymm, bardzo ładny album, to jest album. Trzeba, nie trzeba się wstydzić z Andrzeju. Ale wiesz, ja już tak <grym> mam ustawiony, już mi się nie chce tego zmienić. Wiesz jak to w OBSie i jak to w oprogramowaniu Windowsa? Ja już jak... wywaliłem Nvidia Broadcast. Tak. Jestem na... tak. tak. Ja jestem Co... bardzo z tego systemu zadowolony. Tylko problem jest, czasami taki... działa, czasami nie działa w tym, w tym sensie. Nie działa, że tak. Który razem. jest fajny ale czasami nie działa. Może i, i tak być, i ale problem. wiesz, to musi zaktualizować ewentualnie, takie rzeczy zrobić może coś będzie, a jak nie, no to tak się, to jest Windows, tutaj rzeczy potrafią być standardową odpowiedzią w świecie informatyki jest, ale u mnie działa. No wiesz, tak. i to tak jest, ale OBS plus te wszystkie nakładki na kamery mówią o programowaniu, plus różne problemy związane z tym, że Windows się zaktualizuje, OBS się zaktualizuje, sterowniki się zaktualizują i co chwilę coś działa Różnie, niestety nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć różnych problemów. Ale wracając do konsol, do GR2.0 to jest album. To jest album, więc. Piękny zresztą, o teraz nawet widać. Piękny album z pięknymi. O, jeszcze od, od córek. Yy... Laurka. Laurka, tak, tak. Piękny album yy, z z całą masą sprzętu, którego nie posiadam, zarówno prywatnie, jak i w Retrosferze i ja już sobie kupiłem takie naklejki, żółte, żółte naklejki takie do przypominania i już sobie tam zrzucam, co ja bym chciał jeszcze posiadać, bo tego jest naprawdę dużo. Piękne wydanie. Fajnym bajerem jest dla mnie, jako dla fana NESa, ten pad z przodu, którego mamy, on jest tutaj obklejony taką naklejką, która właśnie imituje tą chropowatość pada od NESa. Wiesz? I to jest takie naprawdę, czuć, że czuć premium. Czuć premium, czuć, że no to jednak bo chyba to kosztuje około 150 albo 200 zł. Ten album, więc nie jest on najtańszy. Ale naprawdę, jako prezent pod choinkę dla Gika. Uf, to to jest coś, to jest coś, ja to mogę w ciemno polecić, merytorycznie daj radę, choć wydaje mi się, że tam trochę oś czasu według mnie jest nie do końca taka, jak mi się by się podobało, albo może mój osąd jest trochę inny. A są komputery to osobiste też? Czy... Ale niewiele ich jest, niewiele ich jest. Ale no, Spectrum, Commodore, Atari. Atari, powiem, Atari jest, wiesz, Atari zawsze wszędzie jest, bo to wiesz, też, też z perspektywy ymm, Amerykanina, to, to też troszeczkę inaczej jest, ale a... głównie, głównie sam tytuł mówi konsole, więc skupiamy się na rynku no tak. konsol, ale MSX z tego, co pamiętam, jest, y, nawet VR się znajdzie, więc jest to co nieco. Jeżeli traktujemy VR jako konsolę albo jako akcesorium, bo o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. Ale abstrahując od tego, przejdźmy Ryszardzie do tego, o czym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, czyli o konsolach. właśnie, bo czas płynie a my tak gadamy jest, o jakichś. O konsolach aktualnej generacji. Tych, które używamy już od, ja mniej więcej 2,5 roku, bo, nie, bo mam kilka miesięcy później, choć nie dużo. bo Xboxa kupiłem w styczniu na premierę Medium, a PlayStation troszkę później, bo w okolicach chyba maja czy kwietnia, nie maja? Nie. No ja miałem okazję od samego początku. Tak, tylko miałeś przeboje 20. też, bo tam realizacja twojego zamówienia PlayStation miała jakieś opóźnienie albo anulację. Nie, 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 właśnie nie. Ja nie planowałem w ogóle kupować PlayStation 5, bo wiedziałem, że będzie trudno, aż zgłosił się do mnie jeden z widzów pracujący w sklepie, który odstąpił swoje własne zamówienie, żebym mógł skorzystać, serdecznie dziękuję za tak, to poświęcenie, sprawa, tak. konsola do tej pory działa i, i ma się dobrze i w zasadzie, tak sobie myślę, po tych trzech latach chyba PlayStation 5 używam najbardziej. No widzisz, ja Ci powiem tak, bo ja sobie tak rozpisałem też takie właśnie sprawy związane z, na pierwszej stronie wady, wady, zaczynamy od wad, Takich, ja nie mówię, abstrahuję od całej infrastruktury, ten sprzęt się o dziwo tak nie psuje. To jest super ważne. Nie dostaliśmy. To jest, to jest wada? To, to jest, to znaczy z z, z mojego punktu tak, widzenia jako osoby, tak. która lubi naprawiać. Hmm, chciałem powiedzieć może inaczej, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Chciałem powiedzieć, że ten sprzęt jest generalnie bezawaryjny. On sam z siebie się nie psuje. Nie ma tego problemu jak na przykład z Xboxem 360, gdzie dostawaliśmy Pierścienie Śmierci, czy na przykład w PlayStation, gdzie dostawaliśmy iLoda, Tego po prostu nie ma. Czyli te konsole po prostu działają. Trzy lata ymm, od zakupu używanym PlayStation działał mnie cały czas, Xbox również regularnie jest odpalany. Te konsole... Xbox działa non-stop, jest włączony na tym no tak. podtrzymywaniu i stoi, uwaga, stoi na ziemi. Wiele osób mi zwracało uwagę, że nie, że nie może stać na ziemi, tam kurz będzie wchodził, ja odkurzam dosyć często. I nie ma żadnego problemu. Xbox działa cichutko, PlayStation 5 działa cichutko i to jest też duża zaleta tych konsol, prawda? Tak, tak, tak. Komfort. Komfort obsługi i taki komfort właśnie związany z tym, że te konsole nie wyją, bo to jest jednak straszna rzecz. Ja tak od razu wrócę do PlayStation 4, czyli do poprzednika i tych trzech lat Trzech lat wycia. Tak, na początku, to, no to była masakra, a PlayStation 4 Pro to już w ogóle tragedia, to już był samolot, to już był samolot, to już po prostu granie bez słuchawek na konsoli było bardzo dużym problemem, nawet po rozebraniu konsoli, wymianę na najdroższą pastę, jaka jest dostępna, wymianę termopadów, wyczyszczenie tej konsoli. Przez jakiś czas był spoko, a później niestety wycie powraca. Troszkę mniej jest wtedy irytujące, ale jest niestety powraca. I to jest duży problem. W przypadku PlayStation i Xboxa jest spoko. I to jest też bardzo ważne, że zarówno Sony, jak i Microsoft... Pozwoli nam na to, że możemy w miarę łatwo te sprzęty konserwować. No, w taki oczywiście prosty sposób, ale jednak. Bo konstrukcja Xbox jest mocno przelotowa, możemy dmuchnąć sprężonym powietrzem i ten, ten kurz nam wyleci, po prostu przeleci przez całą konstrukcję wewnętrzną, a w przypadku PlayStation możemy odkręcić kilka śrubek yy, i dostać się do wentylatora, i możemy też to wszystko wewnątrz, oczyścić, nie ma z tym problemu. Nie trzeba rozbierać konsol do zera, aby to wszystko wyczyścić. To jest super fajne rozwiązanie i naprawdę. To jest coś ok. W przypadku PlayStation 5 mamy jeszcze ciekły metal, co jest turbo turboważne, który nam podwyższa przewodność cieplną, dzięki czemu to odprowadzanie ciepła jest bardzo, bardzo wydajne. Ale ym, nie spotkałem się z tym, ale prawdopodobnie może być w przyszłości kiedyś problem, jak osoby trzymają to konsolę mocno pionowo, ten ciekły metal może ściekać. Mam nadzieję, że nie będzie tego problemu. Ja się z tym nie spotkałem. W serwisie, w którym pracuję, również tego problemu nie było. Ale ciekły metal ma bardzo dużo zalet, ale też ma wady. Ma wady. Ponowne nakładanie, ściąganie tego ciekłego metalu to jest po prostu wymaga dużej uwagi. Dużej uwagi i jest to dosyć problematyczne. Więc tutaj jest dużo zalet pod względem właśnie braku awaryjności. Może pod względem pracy serwisu to niekoniecznie. Standardowe rzeczy, które się psują, to oczywiście porty HDMI. Jak próbujemy włożyć na sposób taki jak w USB, czyli raz wchodzi, nie wchodzi, obracamy, nie wchodzi, obracamy trzeci raz i, i te gniazdo po jakimś czasie zaczyna się rozlatywać. I to potrafi być problem, ale to gniazdo da się wymienić. Nie jest to jakiś super wielki problem. Generalnie jestem bardzo pozytywnie nastawiony na to, że te sprzęty po prostu działają dobrze. Trzeba od czasu do czasu je odkurzyć, bo niestety jak każda elektronika zbiera kurz. Kurz to jest. Pamiętajcie, wydaje mi się, że chyba kurz to jest jeden z największych naszych takich mm, przeciwników w, w obecnym świecie elektroniki, bo on jest wszędzie, wszędzie się dostaje i jakie byśmy technologie i techniki nie użyli, ten kurz po prostu jest i nas męczy, męczy nas i coś. No. Chyba, że wy wiecie, widzowie, jak walczyć z kurzem, ale tak naprawdę tak, żeby się ten sprzęt go nie chłonął. No, nie używać, trzymać go w kartonie zafoliowanym to jest jedno rozwiązanie, ale to takie niefajne. No dobrze, mm, więc tutaj duża zaleta. Duży plus. Yy, minus. Yy, głośne napędy to rzecz taka, która, ale to rzecz, rzecz napędów. To nawet nie jest wada taka duża jak cecha, ale wydaje mi się, że w Xboxie jest ten napęd cichszy, bo tam... jest cichszy. Mam jest, kilka jest. płyt ymm, do, do Xboxa, choć głównie zbieram bibliotekę gier na. Mówimy o wersjach oczywiście, oczywiście ymm, nośnikowych, zbieram na PlayStation, Zresztą tutaj Ryszardzie też. No właśnie, i jednak napęd wydaje mi się, że w Xboxie jest cichszy, a napęd w PlayStation jest po prostu ten czas, kiedy wyłożymy nośnik i się gra instaluje, jest, no jest tak zwane boczydło. No to, ale to jest tylko. <laughs> Przy rozruchu, bo i tak, tak, tak większość oczywiście. gry jest na dysku, prawda? Bo uh -huh. sprawdza po prostu to, co jest na płycie, sprawdza, czy płyta jest oryginalna i w ten sposób umożliwia nam dostęp do gry, która i tak jest zainstalowana na dysku. więc ten rozruch, tak, on jest głośny, no ale to jest w porównaniu do tego, co było z PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro, to jest pikuś. drobiazg kapsuła. Pikuś, pikuś, pikuś. Cieszy mnie to, że właśnie Microsoft też utrzymał. Tą um, kulturę pracy konsol, bo zarówno konsole serii One były cichuteńkie, tak, właśnie Xbox Series jest też cichutki, po prostu. On nie rekonstrukcyjnie tam... oba A? sprzęty są w porządku, mhm. natomiast. Wygląd mi się nie podoba, dalej Wygl znaczy Wygląd mi, Xboxa mi się podoba, nie jest mhm. zachwycający, to nie jest GameCube, tak, ani Dreamcast, ale jest ok, natomiast PlayStation 5 uważam nadal za konsolę po prostu brzydką i. No cóż, to, to, to się raczej nie zmieni, chyba że powstanie jakaś prawdziwa wersja Slim. Nie to, co wychodzi. Dzisiaj albo jutro w Europie? Czy już, już, dość, jest, nie już, nie jest, już jest, już, już jest, jest, już jest w Europie. Wczoraj y robiłem notatki. Pozwoli, że cię wszystko przerwę szybko. W się wczoraj, mm -hmm. wczoraj robiłem notatki, i bo my tak wspominaliśmy, że to jest PlayStation 4 i ten dodatek Slim jest, nie ma go, nie wiadomo, czy to jest po prostu. Bo to tak naprawdę ile tam jest tego Slimu: 30% obniżona waga bodajże, jak będziemy myli, a reszta w sumie jest bardzo zbliżona do tego, co było wcześniej nawet bryła jest podobna. Ja już nawet podejrzewałem w tym momencie, że płyta główna jest identyczna, tylko przepakowana w inną, w inną skorupę. Nie, nie, jest, jest inna, jest oczywiście jest zmieniona. I wczoraj właśnie kończyłem notatki robić, do pierwszej w nocy, proszę pana, do pierwszej w nocy, więc tam pewne jakieś wady też mogą być tych notatek. No bo już o pierwszej w nocy mój mózg. Zerkam, już... nie widzę żadnej wady. <laughs> dzisiaj masz urodziny, dzisiaj nie masz wady. <laughs> Okej, okay. i mm, nas w sklepie Sony Center mm, konsola kosztuje 2699 zł, ta wersja PS5. Slim i dokładnie ma taką nazwę. Nawet w oficjalnej stronie tak, Sony tak. jest dopisek Slim, więc traktujemy to jako wersję odświeżoną konsoli. Trochę, trochę nie podoba się do końca to rozwiązanie, wolałem tą konsolę w formie bryły, takiej xboxowej, no ale Sony jest konsekwentem w tej stylistyce. Ja Ci powiem, przepraszam, tak. że, że proszę, ja bym proszę. nawet kupił, bo ta, ten... Podstawowy jest strasznie duży, tylko ta zmiana 30% nie wiem, czy byłaby na tyle zauważalna. Plus, jak sobie pomyślę, że trzeba by wszystko przenosić, wszystkie na umikrony, dane. No. O mój Boże, Ale nie my... wiem czy, czy można dysk ten, który mam zamontowany, wykorzystać? I tego nie ja wiem tak, tego no, nie właśnie, wiem. bo to jest ważne pytanie: czy mogę wziąć dysk, bo mam 2 terabajty dysk SSD w mojej piątce, czy mogę go po prostu wyciągnąć? Włożyć do nowej, tam się zrobi pewnie. Mi znaczy tak domyślam się, że powinna się zrobić jakaś migracja danych i od strzału powinno działać, ale czy tak jest? Wiem, Może, że w Xbox. Nie widziałem żadnych jeszcze zyskawe. takich e, informacji. A co są przydatne użyteczne informacje dla, uży dla osób, które już wcześniej korzystały z PlayStation 5, hmm. nie dla nowych użytkowników. Hmm. Na pewno jakieś testy na polskim rynku pojawił się PlayStation 5 Slim więc się na pewno odezwę i. Po Pytam, albo może jak będę któregoś dnia, bo mamy już grudzień, więc trzeba zakupów świątecznych, takie rzeczy i będę pewnie we Wrocławiu, w której z galerii, to wpadnę właśnie do któregoś ze sklepów elektronicznych i się dowiem. Może Sony Center, bo jest bodajże we Wrocławiu. Znaczy wątpię, żeby w sklepach wiedziano, czy możesz przenieść. Znaczy wiesz co, powiem dany, Ci, że wiesz? Sony Center, generalnie tam pracują ludzie mamy, w Sony Center jest, dzisiaj będzie dużo tej firmy. powiem Ci, bo też wczoraj siedziałem pół godziny, mi zajęło um, wykminienie, czym w ogóle jest twór, który się nazywa Sony Center, bo to, to też nie jest taki hopsiup i tam mamy dosyć ograniczoną ilość sprzętu, które jest dostępne, bo jednak zamknięte jest to wszystko w, w marce Sony, więc tam osobiście wydaje mi się, że pracownicy mogą coś więcej wiedzieć. No bo jednak się specjalizujemy tak jak. W sklepach z jabłuszkiem specjalizujemy się na sprzęt Apple'a, Tak właśnie tutaj mamy sprzęcony, więc być może opinie, ma, opinie są dosyć ciekawe i wskazują na dosyć dużą rzetelność pracowników, więc wydaje mi się, że mogą być dobrze wyszkoleni, a może po prostu są fanami też tej marki i. To jest super, jak, jak pracownik w danej firmie jest też fanem yy, sprzętu, który jest produkowany przez nią. To, to dużo daje, bo wtedy mamy dużo entuzjastów, którzy tą markę po prostu w jakiś sposób yy, podnoszą wartość jej. Ale dobra, e, e, abstrahując od do tego, yy, to jest ciekawe. Wiemy, że napęd od PlayStation 5 Slim i, yy, można, po, no, można po podłączeniu do konsoli nowej sparować go. On jest, jed... On jest wtedy przypisywany do naszego konta PSN-nowego i jest sparowany z konsolu. To jest super ważne. Ale A ile kosztuje? Właśnie i to jest problem, bo nie ma jeszcze do kupienia go. Jest On bezcenny. Jest bezcenny, nie ma też wersji bez napędu dostępnej jeszcze. Wiadomo, to jest teraz stan przejściowy, ale na chwilę obecną, na. bo dużo dzisiaj się rzeczy zdeaktualizuje w przeciągu kilku miesięcy. I i wydaje mi się, że no na chwilę obecną, jeżeli nie ma informacji o tym, ile kosztuje Slim we, bez napędu, no to na razie go nie ma po prostu. Nie ma go. Po prostu go nie ma i prawdopodobnie po prostu dystrybucja polska nie przewiduje go w sprzedaży. No i nawet w sumie dobrze. Z drugiej strony. Ja jestem fanem nośników, więc um, dla mnie okej okay, mi to pasuje, nie przeszkadza mi to zupełnie. Nie mam zupełnie potrzeby zmieniać konsoli z wersji, tym bardziej że ona ani energetycznie nie jest lepsza. Tam jest cały czas ten sam, pobór mocy, na nie wiem, na poziomie chyba 350 w jak Państwo mieli. Um, Wspomnieliśmy o tym kilka odcinków wstecz i nie czuję potrzeby zmienić z konsoli tej samej na tą samą, tylko że troszkę mniejszą i troszkę mniej brzydką, ale to tylko troszkę mniej brzydką. Troszkę I, te, brzydka, I te 200 tak. gigabajtów więcej przestrzeni, choć faktycznie jest jej mniej dla użytkownika, nic mi to nie zmienia, bo też mam dysk włożony do PlayStation 5 mhm. i też mam ten, te gry na zewnętrznym nośniku, znaczy wewnętrznym, ale. Nie podłączony, nie, no, no tak, no po prostu na dysku dołożony do konsoli wewnątrz. I nie czuję potrzeby, no bo po co? Konsola, konsola dalej jest super cicha, nie zyskujemy ani procenta na wydajności, nic, no bo to jest w dalszym ciągu ta sama platforma. Ymm, no tak naprawdę zyskujemy na tym, że możemy mieć no, coś nowego w domu. Mam... No i masz odrobinę więcej miejsca na półeczce. No tak, kilka padów się zmieści obok półeczki, bo ja mam tak akurat prostu sprzęt że mam PlayStation, obok jest drukarka i obok jest jeszcze Xbox no, i Switch. No wiesz, że dla wielu osób potrafi... to może być decydujący czynnik. W końcu mi się PlayStation 5 zmieści. Tak, pamiętasz Ryszard jak przed premierą rozmawialiśmy o tym, nie wiem czy chyba też na podcasie o tym nie rozmawialiśmy, że twoja szafka pod telewizorem mm, mogła nie pomieścić PlayStation i chyba nawet tak, nie pomieści. Tak, znaczy, zmieści się, ale jest tak no właśnie bardzo... No bardzo ciasno. No jest to generalnie dziwne. Ja osobiście nie lubię tej, obu, tej bryły PlayStation. Tej takiej dziwnej podstaweczki, która, jest, która musi być, aby ta konsola poziomo się trzymała w miarę stabilnie. A jak jeszcze chodzi napęd na pełnych obrotach i zgrywa grę, no to to delikatnie jednak wibruje i no to nie jest najlepsze doznanie takie sprzętu. Tym bardziej, że kupujemy sprzęt za te 2000 czy 3, 2500, zależy od wersji. No, to to takie troszkę, troszkę takie średnie, ale no wiesz, no tak tak się bywa. Ale tutaj, może tak, jakbym, jeżeli chciałby jeszcze powiedzieć o, o tym, jak wygląda trzeci rok generacyjny, bo o tym musimy wspomnieć, Ryszardzie, to jest bardzo dobry rok dla tej generacji z ważnego powodu. W końcu dostajemy gry na tą generację, znaczy, Andrzeju. Nie, to jest inaczej, to jest dobry rok dla gier. Dobry rok ale, dla gier. Ale nie, niekoniecznie dla tej generacji, bo popatrzcie, są. Minęły 3 lata, uh -huh. i potencjał generacyjny jest niewykorzystany w, w dużym stopniu. Mówi się już o konsolach Pro, nie wiem po co, skoro nie ma jeszcze gier na te, na te konsole. To jest przerażające, może zbyt dużego słowożem. To jest zastanawiające, że nie po trzech latach to. na PlayStation 5 mamy ile? 5 gier na wyłączność? Nawet w ogóle? powiem ci, że na chwilę obecną, tak naprawdę na wyłączność, ja zaraz zobaczę sobie notatki. Nie, no pięć gier. Mamy no ja... Astro's Playroom, no tak, grę o... dołączaną. Mhm. Mamy Demon Souls remake też grę startową, znakomitą, super. Mamy Destruction All Stars, w które nikt nie gra. No tak. Mamy Final Fantasy 16. No bo jeszcze na PC nie wyszła, dobra, wyjść chyba na PC Ale będzie też na PC pewnie w przyszłym roku. No właśnie. Więc się... I, I mamy Spider Mana dwójkę, który wyszedł niedawno. Który to też. Jedyne gry na wyłączność, bo wszystkie inne są albo też na PlayStation 4, albo też na PC. -ta. Uh -huh. Więc y, to jest tak dziwne. Y, znaczy, ja się nie dziwię trochę. Dea wyłączności zanika, co mi osobiście mi przeszkadza. Ja wiem, że. Y, jest wiele osób, dla których idea wyłączności jest czymś złym, dlatego że uniemożliwia zagranie niektórych tytułów bez zakupu platformy. Z mojej strony, idea wyłączności jest o tyle dobra, że pcha kreatywność pcha możliwość wykorzystania jak najwięcej mocy danego sprzętu którego bez tej wyłączności który bez tej wyłączności trudno uzyskać kiedy mamy wszystkie gry które definiowały generacje to były praktycznie gry na wyłączność i teraz nam się to wszystko rozmywa Xbox już jest rozmyty totalnie tam to jest w zasadzie usługa, a nie konsola, i nie zdziwiłbym się, gdyby. Znaczy, pewnie będzie kolejny Xbox, ale Xbox przez to traci straszliwie, jeśli chodzi o sprzedaż. Oczywiście. Microsoft powiedział niedawno, że oni już nie będą podawać danych sprzedażowych. Czemu nie będą podawać danych bo sprzedażowych? Się Czy dlatego, że są takie super? Nie, bo poleciała sprzedaż o połowę w tym roku o połowę no stracili tak. rynek. To jest, to jest niewiarygodne, jak bardzo. Ja mam wielką sympatię do Xboxa. Wielką. Xbox 360 to jest jedna z moich ulubionych w ogóle konsol w historii. Mimo czerwonej, czerwonego pierścienia śmierci, to jest kapitalna konsola z mnóstwem świetnych, nigdzie indziej niedostępnych gier. A tutaj, Microsoft, moim zdaniem, przez swoją politykę, chyba że oni patrzą bardzo daleko w przyszłość, ale na razie. Wygląda to, że robią orkę na Ugorze, tak? że zaorali. Może teraz będą siać kupnem tych mnóstwa studiów, włączając Blizzard i Activision, i może teraz zasieją, i może implony wzrosną, a może nie. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby, gdyby ta polityka u usługowienia, że użyję takiego neologizmu, była gwoździem do trumny, no bo. PlayStation 5 w tym sprzedaje się znacznie lepiej. Też nie ma zbyt wielu gier na wyłączność, ale jakieś ma. To, no tak. to już jest plus. No i ma takie gry, których rzeczywiście, e, jeśli nie mamy ekosystemu PlayStation, no to, to, to nie, nie zagramy. Tak? No, czyli, na przykład, God of War. To nie jest grana wyłączność na PlayStation 5, bo jest też wersja na czwórkę i na 4 pro. Ale, ale tylko na PlayStation. Mówimy tak. o, dru o drugiej części go. Tak, mówimy o drugiej części, bo, bo część pierwsza jest na pc -cie. Zresztą Sony idzie powoli w tym kierunku. Czy to dobrze? Znaczy jest Pe problem duży z tymi portami. Wiele tych portów, może wiele, ale na pewno, na przykład ostatni The Last of Us Remaster. Ponoć już jest naprawiony. No właśnie. Znaczy, nie, znaczy może nie naprawiony, tylko jest lepszy niż był na start, a na start był koszmarny. No właśnie i tu jest też, jak jest pokazana gra, która chodziła na PlayStation 4 yy, przepraszam, bo to jest remaster, no to na PlayStation 5 chodziło normalnie, po prostu działała. Działała, a przeportowanie jej na PC sprawiło dużo problemów i gra chodziła po prostu źle. To też Ale nie też jest do końca doby, to... dobra wizytówka dla, z, dla serii gier z The Last of Us i dla samej marki. No oczywiście, to ale to też życie. wynika z tego, że po prostu trudniej jest zrobić gry na PC, tak gdzie masz Mnóstwo rozmaitych konfiguracji A tak, a kiedy robisz grę na konsolę To przygotowujesz grę na jedną konfigurację No tak, ale gotowo dobrze wyszedł Na PC, że na Steam Decku działa spoko Da się to zrobić dobrze. Golden warta tak. God Tylko, to że tak. to wymaga czasu, poświęcenia i optymalizacji, i pewnych mm, przemyśleń projektowych. Nawet ja bym wolał, żeby gier. oni robili kolejne gry, nowe, a nie portowali na pc koniec koniecznie. No, widzisz, ale to jest tak. Z jednej strony ja to rozumiem, bo to jest, wiesz, brakuje nam w tej generacji po prostu dużych tak zwanych AAA-ów na wyłączność na daną platformę. Tak jak mieliśmy na PlayStation 4, na Xboxie, nawet tutaj na PlayStation 5, Triple A'ów są trzy na wyłączność. Tak? No jest właśnie. Demon Souls powiedzmy, jest Spider-Man 2 i jest Final Fantasy XVI. No tak, ale popatrz, Demon Souls jest remasterem starego Demon Souls, no tak? więc wiesz, to jest... No, Znakomitym. Nie, no, jest. Ja, ja nie mówię, że to nie jest zła gra, tylko że to jest, wiesz, odtwórcza pod kątem tego, że ta grę już mieliśmy. Wiele lat temu. Więc to, to jest yy, dosyć a <laughs> jak no, pozerkniesz do Xboxa, ile tam jest ekskluzywów na konsoli. Nie ma żadnego. Przecież, no ma. właśnie. No tutaj... właśnie. I to jest, mówię, Xbox się rozmywa, rozpływa. Tak, tak, nie, 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 niedługo nie będzie wiadomo, yy, czym tak naprawdę jest. I tutaj dużo robi i dobrego, i złego Game Pass. Oczywiście. Ja uważam Game Passa za bardzo przydatną usługę, jeśli chcemy sprawdzić dużo gier. Natomiast wywołuje też taki impuls tego, że nie wiadomo w co zagrać. Masz dostęp, nagle masz dostęp do 600 gier i jak nie, nie bierz o części z nich nic, bo jest dużo indyków, części, jest poukrywanych perełek, jest mnóstwo tam, ale, ale nie za bardzo jesteś w stanie ogarnąć to wszystko. Wyobraźcie sobie, to tak jak kiedyś, nie wiem, o tak. piraty, prawda, i ktoś mhm. dostawał Powiedzmy, PSX -a dostawał szaraka i, nagle, i, i z 200, znaczy nikt nie dostawał 200 płyt, tak? Z gramie Ale powiedzmy, że kilkadziesiąt gier i też. Boże, co chciałem ja grać. I, I masz taki syndrom osiołka. Że nie, no jasne. W dano. Przypomnę, w przeszłości miałem taki problem. Miałem takiego kega, czyli takie opakowanie, właśnie na gry. Wyciągam grę, jakoś, jakiś taki, wiesz żelazny tytuł z PlayStation, Już nie pamiętam tytułu, a nawet wstyd mówić teraz. Wrzucam go do napędu. Gra się odpala i jest długie intro, bo to JRPG był. A ty I... już nie masz czasu i wyłączasz, tak? No, jest długie intro. Gadają, 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 nie ma akcji, gadają, 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 gadają. No dobra, ale tu jest dziesięciny Gierczeka, no to dobra. A to Stry... był Final Fantasy VII. Andrzej. Na przykład. Na przykład. I wiesz, i to jest takie coś, że możemy przez to pomnieć, bo klęska urodzaju jest naprawdę w przypadku Game Passa bardzo duża. Z drugiej strony jakby nie było tych nowych gier, nie pojawiałyby się kolejne gry, to byśmy narzekali, że usługa jest niepełna, że jest biedna nie, i w ogóle jest bardzo słaba. Wiesz, Game Pass, bo żeby nie był zmiany Tak, Game Pass to jest broń bosieczna. Z jednej mhm. strony świetnie daje dostęp od razu do mnóstwa tytułów, z drugiej strony trochę rozmywa całość. Przestają no, być wyraźnie widoczne tytuły, które niosą generację. Nie ma w tym w tej generacji takich te tytułów. Nie ma, te, nie ma takich tytułów jak Gears of War na przykład na Xboxa 360, który jak wyszedł, to, to był wszystkim wow. opadły szczęki po tak, prostu. Tak, tak, Czegoś takiego nie było wcześniej. Nie ma tam takich tytułów jak Halo. No właśnie szkoda nie ma... tej marki, marki Halo. Przydało się do nim wrócić i zrobić coś. Znaczy było Halo, na początku, na, blisko premiery, zostało trochę później przeniesione. No tak, Halo ale wiesz, to to film. też jest no wszystko film. rozmywane. Nie, to no tak. nie ma. Nie ma takiego łupnięcia, rypnięcia, że nagle właśnie wszyscy, tak jak przy Gears of War, opadną szczęki i będzie gra, która definiuje tę platformę i będzie mówić, chodźcie do, do nas, bo tylko u nas to zagracie. Kupujcie nasz sprzęt, który jest wyśmienity, doskonały, rewelacyjny i nie ma RROD. I tylko u nas to zagracie. I... No nie ma tego, nie ma tego. Nie ma, a nawet jaki jest, bo, popatrz, bo na samych zapowiedziach, na Game Awards, na różnych spotkaniach branżowych to, to może i jest w ten sposób, że wiesz, dostajemy zapowiedzi wielu gier, które się pojawią na Xboxie. Gier na wyłączność Xboxa, mówimy teraz o całej platformie, ekosystemie, a nie o, mm, o konsoli. I co się później okazuje? Okazuje się, że te gry zostają przeniesione coraz dalej, coraz dalej. Problem z Xboxem jest problem taki, że Microsoft wydaje, co wydaje tylko nowe kontrolery w nowych kolorach, od czasu do czasu jakieś nazwijmy to śmieszne akcesory, jak na przykład lodówka, czy nakładki na konsolę, no takie, wiesz, takie bekowe. Dzisiaj rano w Newsa szybko przeczytałem, że Microsoft wyprzedał sweterek z tapetą z Windows XP. No ale wiesz, to, oh, ta, takie jej. rzeczy się kupują, to są, wiesz, to są takie memiczne sprawy, to są takie memiczne, tylko widzisz, memiczność nam nie sprzeda ilości, nie sprzeda nam konsol, nie zrobi nam Excela korporacyjnego związanego z, ze sprzedażą gier. Zresztą Microsoft już od dawna chyba dawno nie informuje, ile gier zostało sprzedanych na Xboxa, bo oni je wszystkie wrzucają w usługę Game Passa. Więc mm, tutaj statystyki co? Statyki, statystyki pobrań to to może tym manipulować jak się chce, nikt tego nie sprawdzi. Wydaje mi się, że przy Starfieldzie była informacja, zresztą tam przez Starfield na pewno był finansowym sukcesem, bo tam mnóstwo osób kupiło, kupiło na przykład na Steamie wcześniejszy dostęp, że móc ten tydzień wcześniej zagrać w wersję droższą niż ta która pojawiła 500 się w tym. Kilka pańsie, złotych tak. jak Państwo mieli Tyle kosztował chyba ten Starfield, 3. Nie, przepraszam. 400 zł coś kosztował. Ale Redfall też miał chyba wersję wcześniejszą. do pogrania wcześniej. Tak, ale Redfall no właśnie, wielki tytuł, który miał duży potencjał, a okazał się mm, No jedno z najgorszych gier tego roku. Nie rozczarowaniem, tak, 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 rozczarowaniem. Znaczy wiesz, to jeszcze 2 na 10, 3 na 10. O, 3 na 10 takie. Ja się chwilę bawiłem, tak powiedzmy, że to nie był ból, to nie był ból wielki. Po 10 godzinach już był bullen Już był bólem. Mm. Ja 10 godzin nie wytrzymałem, ale od samego początku widziałem, że to jest gra, która była robiona jako gra dla, jednego, dla jednej osoby. No tak, to była no gra tak. dla jednej osoby, którą nagle y, posta ktoś postanowił przerobić na y, kooperacyjną strzelankę. No i wyszło, jak wyszło. No i to, wyszło średnio niestety. Mam nadzieję, tak, tak. że, że dezoner robi inna ekipa i. <laughs> I będzie to no tak. dobre. Ale wydaje mi się, że już o tym też branża mówi, że jednak jak duże studia, które robią dobre gry dla jednej osoby, zabierają się za gry multi, to często z tego wychodzi powiedzmy, że nie do końca to, co byśmy oczekiwali. Na I... przykład remedy, tak? Na przykład. No i oni, wiesz, zrobili ten, oni zrobili singla do tego Crossfire, czy oni zrobili multi do tego Crossfire? No multik, nie. Multika chyba zrobili, a może odwrotnie. Oni, chyba, oni się chyba dołożyli do singla, a multika okay. zrobili Azjaci. I tak, tak mi się wydaje, ale generalnie, no popatrz, no robienie gier, tak jak mamy właśnie zapowiedź 12 projektów yy, gier usług od Sony na najbliższe lata, czyli dostaniemy tam, yy, bo kupili właśnie, kupili przecież, co yy, oni kupili? Oni kupili Zapomniałem teraz nazwy tego. Żeby wszystkim kupili swego czasu Bandy No i właśnie, Bandy. No w tym roku zresztą. To było chyba w tym roku, bo za, zamknięte, sfinalizowany zakup. I po pierwsze mają bardzo ważny tytuł, czyli Destiny 2. Słyszałem, że tam średnio że tam zarządzanie tej gry ostatnio, ale abstrahując z tego no mają... wiesz, widać... to jest gra usługa. No To tak. musisz... jest tak jak MMO. Mhm. Poświęcasz temu dużo czasu i nie wiem czy... Pewnie masz jakiś zwrot z tego, ale i... dla mnie gry usługi no to ale Nie jest coś bardzo pociągającego. Ja sam gram w no tak. Właśnie. to też jest gra, gra, gra usługa, ale to ostatnio coraz rzadziej do niego sięgam, bo jest już takie e, trochę zmęczenie materiału. Na przykład słyszę i wiemy, że znakomita ekipa Rocksteady, która jest odpowiedzialna za Batmany, robi teraz e, ten. Mhm. Legion Sandwich, tak jest. Tak. Suicide Squad, tak jest. Suicide Squad i w, pojawiły się chyba zaproszenia do, do wersji alfa, ale to też ma być gra wieloosobowa. No, no dali tak. Studio, które się wyspecjalizowało w grach dla, jednej, dla jednego gracza znakomitych grach, robi wieloosobówkę, którą najpierw w chyba w lutym zaprezentowano. Odbiór był koszmarny. Postanowili ją zrobić na nowo. Ale dalej jako grę usługę. No właśnie. No nie bo... rozumiem tego po prostu. Po co, po co te gry usługi. Oczywiście, znaczy, no może wydaje mi się, że wydawca, chyba tam jest Warner wydawcą, tak mi się wydaje. Ale Ta, Warner tak, Warner to... jest wydawcą. No po prostu powiedział, że macie nam tu zrobić grę usługę, która ma zarabiać przez lata na siebie, no i może to taki, wiesz. Pan prezes kazał i muszą to robić, no bo dostają finansowanie z tego, z tego projektu. No tak jest. I wiesz, no w dalszym ciągu, no popatrz, co się dzieje teraz z Naughty Dog. Naughty Dog dla PlayStation, czy coś robi. Z tego co wiemy, że coś robi, tylko co może robić? Ja bym Pieszka, chciał... Jaka jest ostatnia gra? Czy, czy Naughty Dog zrobiło cokolwiek nowego na PlayStation 5? Chyba nic? Nie, nie. nie. Ostatnią ich grą jest kończo... żegnająca się z PlayStation 4 The Last of Us 2. Dwójka, która teraz zostanie nową wersję w styczniu. To jest, na, to jest, na PlayStation. Jakaś, to jest jakaś masakra. Po co? Po co? Przecież jest. Po pierwsze ta gra doskonale działa na PlayStation 1. Ponoć to ma być taka wersja reżyserska, bardziej, wiesz, z um, uzupełnioną fabułą i tak dalej. Okay, i pewnie może po... wtedy zagram. Zagraj to jest genialna gra, bardzo. Oj, tam, oj, tam. Genialna gra to jest The Talos Principle. Nie mówisz? amerykańska arkadia to jest. Super. Nie mówię Zagrajcie że nie. w amerykańską arkadę. Ale ja polecam dla Lasa Jedynkę również, serial jak najbardziej, bardzo lubię to franczyzę i popatrz, i a propos jeszcze Naughty Dog, ja bym cały czas chciał grę kolejnego oczywiście nata Drake'a, czyli Uncharted, bo to wiesz, kino nowej przygody w tej postaci do mnie przemawia, jest spoko i mimo tego, że tam już jest wyczerpana w pewien sposób formuła, to dałoby się to zrobić tą. Jakby wersję poboczną z dziewczynami. tak? No, ja, bardziej gra. mi się podobała niż muszę to powiedzieć. Czwarka również. Lo Lost Legacy uh -huh. było, było świetną grą. Świetną tak. grą. Ba bawiłem się wyśmienicie. Bardziej, lepiej się bawiłem niż w Uncharted 4. Czwarte. Na pewno lepiej niż w Trzecie. Może niekoniecznie nie lepiej niż 2, bo 2 to najlepsza. jest takie opus magnum. Uh -huh. To tam jest wszystko tam zagrało. Uh -huh. No ale no, popatrz, na PlayStation 3 i 4 tych gier było sporo. Mamy trzeci rok, kończy się trzeci rok e, nowej generacji PlayStation 5 i Naughty Dog nie wydało nic. Nad czym siedzą, nad czym siedzą, tylko pytanie nad czym? To może już robią na kolejną generację? Nie, boję się tylko, żeby, no wiesz, 12 projektów gier usług, to też nie jest, wiesz, to jest, to są duże słowa. To są duże słowa i boję się, że wszystkie Firmy, które są zrzeszone pod banderą Sony i marki PlayStation, no po prostu tam, tam kodzą, kodzą. Tylko pytanie, co wykodzą. I boję się, że taki Naughty Dog, który nie ma chyba doświadczenia w grach, no owszem, są były tryby multi do Uncharted, ale to wiesz, multi tryb to dog prawie każda gra singlowa dostawała. I to nie jest jakiś wielki problem, nie że to jest strzelanka, to dało się zrobić całkiem sympatycznie. Ale gra usługa, czyli taka, która będzie przez wiele lat na siebie zarabiać to jest bardzo trudny rynek, który już w pewien sposób jest utwardzony i są marki takie właśnie chociażby jak Herston czy nawet Wolf, czy wiele Fortnite innych. Fortnite masz. Gier. No nie? tak, które no. no... No nie ma dużej konkurencji, mówimy o tych takiej najwyższej półce, no mamy oczywiście Warzona, mamy te tryby multi w Call of Duty, które się dalej fantastycznie sprzedają. Plus mamy jeszcze MMO, takie mm -hmm. jak WoW, który no tak, su, znowu Jabł... odzyskał graczy przez Jabł wprowadzenie 4. permanentnej śmierci, to <laughs> ciekawe, jedna no tak. decyzja uratowała WoWa. No właśnie, więc, więc wiesz, trochę tego jest, ale z drugiej strony... Wydaje mi się, że od tych właśnie gier na wyłączność ja osobiście wymagam, pewnie Ryszard, ty się ze mną zgodzisz, wymagam jednak porządnych gier dla jednej osoby. Takich tak. wiesz, takich tak. przygód. Absolutnie tak. Przygód, tak? gdzie możemy poświęcić te, nie wiem, 15-20 godzin na świetną fabułę, na ciekawą rozgrywkę, może w pewien sposób wtórną, no, bo te gry bywają wtórne, ale wiesz, zrobionych, iha, i zrobionych tak naprawdę, m, ja bym chciał tak, na tak zwany opad szczęki, czyli to, chciałbym zobaczyć to samo, co zobaczyłem przy Gotowłoże of Warze, pierwszym na PlayStation 4, to co zobaczyłem właśnie przy Uncharted 4, czy nawet przy Death Stranding, bo Death Stranding było na swój sposób naprawdę niesamowitą grą i mimo, że może przystępny dla wielu osób, to jednak taką... Taką naprawdę czymś ciekawym. Zresztą jest tworzona na wyłączność teraz na PlayStation 5, więc to dopiero pieśni oczywiście przyszłości. No i będzie Final Fantasy 7, tylko na PlayStation 5. Three no ben. będzie, ale tendencja Pewnie trafi na PC, -ta, ale tak nie jest. sądzę, żeby w ciągu najbliższego roku, dwóch. No zobaczymy. To jest, to jest kwestia przyszłości. No właśnie, bo mam tak, a propos gier na wyłączność, które pojawią się w przyszłym roku. Silent Hill 2 remake prawdopodobnie w przyszłym roku, ale wiem o tym, że na wyłączność. Właśnie, taka jaka tam wyłączność? To były to był PlayStation 5 i chyba było na slajdzie również PC. Tak mi się wydaje. Mm. Death Stranding 2, o tym też oczywiście już Kojima wspominał. Mar mar Marvelowy Wolverine, jego chyba Insomniac robi. Jak pamiętamy tak, no jak Insomniac robi, to jest firma, która nie wiem, ma chyba genialną organizację pracy, tak. bo oni już wypuścili na tą generację trzy gry. No właśnie, i te gry Czyli robią. Robi Ratchet and Clank w wersji PlayStation 5 i pc towej i Spidermana dwójkę, i, i coś jeszcze możliwe, nie pamiętam. Nie, tylko te dwie gry. To może no może dwie. No to ale w sumie te jakby trzy. No, dwie gry na, na dwie platformy. Okay. Tak. Nie grałem osobiście w Spidermana drugiego, ale. Ja też nie grałem. W, y, opinia bardzo pozytywna, To jest super ważne i ta gra działa dobrze. i Daje nam ten, A, aha, dobra, um, inna gra mi do głowy, to nie, ale to nie od nich jest. Um, no właśnie i jeszcze no. Rise of the Ronin będzie, też w przyszłym roku podejrzę. I, I możliwe, że Ghost of Tsushima 2 też, ma dwójka też. Ale to nie ma jest totalna cisza o tej grze. Totalna cisza, więc ymm, to są tylko plotki zobaczymy. Ale czekam na tę czekam na tą grę. I, i po, Andrzeju pop, popatrz sobie tak. Tak naprawdę jest jedna platforma, która utrzymuje grę na wyłączność i ta platforma sobie radzi wyśmienicie. A ja wiem o której mówisz platformie. Ja Czyli chodzi o Pstryka. Pstryk, pstryk tutaj wiesz, dwóch się wielkich styk. Stryk rządzi. <grym> z, znaczy, tak, w tym roku sprzedaje się gorzej niż PlayStation 5, ale lepiej niż Xbox. I to chyba znacznie lepiej niż Xbox. A to jest konsola, która, konsolka, która niedługo będzie mieć 7 lat, tak? Premiera 2017 rok marzec. Oczywiście, więc... więc. I to ona już na starcie była zapóźniona technologicznie, i popatrz, ile robią gry. Gry, których nigdzie indziej nie ma. Czy Stryk spry by się tak świetnie sprzedawał, gdyby nowa Zelda wyszła też na PlayStation 5 i Xboxa? Absolutnie nie. No oczywiście, że nie. Nikt by nie kupił pewnie wersji na Switcha. No, wiadomo. Kiedyś wspominałem o, tej, o tym klonie Zeldy od Ubisoftu. Mm, Immortal, Immortal Phoenix Rising. Tak jest. Bardzo chcia... przyzwoita gra. Tak, i chciałem kupić ją na Switcha, ale jak później porównałem sobie w internecie jak wygląda wersja na Switcha. Mimo tego, że ta grafika oczywiście jest taka mm, bajkowa. Stylizowana. Tak? Stylizowana też bardzo mocno zeldowa, to jednak wersja na Xboxa, na, na Playstation i na PC to jest, no, jest jednak duża. Duża różnica w jakości tej generowanej grafiki, więc sobie nawet darowami finalnie chyba tej gry nawet chwilę pograłem. Ja grałem. Nie, nie jestem w stanie pojąć, jak ludzie, nie wiem, z zarządu PlayStation i Microsoftu nie widzą tego, co robi Abstryk. Patrzcie, mamy konsolę o mniejszej mocy kładziemy nacisk na gry, nie gry usługi, tylko na porządne gry. Gry, które zagramy tylko tutaj u nas, na niczym innym. No I popatrz, świetnie sobie Nintendo radzi dzięki Zeldzie, dzięki Marianom, dzięki innym tytułom niedostępnym gdzie indziej, które sprzedają się w milionowych czy kilkudziesięciomilionowych. milionowych Jak Zelda, na przykład. No tak. Jak Zelda, jak, jak Mario Kart. Mario Kart 8 to była gra, która by poszła na. Ona była na, na Wii U, tak? No oczywiście. Ale jest dostępna tylko, jest dostępna tylko na Switchu. Sprzedała się nie wiem, w 30 milionach egzemplarzy, jeśli nie więcej. DLC się, się sprzedaje. DLC, to też jest gra, gdzie są części usług, y us bo możemy poza tym, co mamy w grze, możemy sobie dokupić kolejne Tak, paczki. ale możesz kupić też wersję w pudełku no z, z wszystkimi już dodanymi. No tak, ale to jest też fajny, fajny, fajny produkt, który jest rozwijany przez lata, ale to nie jest tak natarczliwy, natarczliwy. i to jest też gra, gdzie można wrócić sobie po dwóch latach, zobaczyć, co się tejże zmieniło i dalej czerpać z niej dużą, dużą satysfakcję. Ja jeszcze chciałem wrócić do samego początku naszej rozmowy i do tego, że mamy trzeci rok. I tak naprawdę, dopiero ten trzeci rok pokazuje, że w końcu pojawiają się gry. Dlatego tak mówiłem optymistycznie o, tej, o, tej, o tym roku, bo to jest pożeg ten rok to jest pożegnanie z poprzednią generacją. Zobacz. Mm, chciałbym. Ile, bardzo chciałbym. Ile gier, ile gier multiplatformów multi o poprzedniej generacji, nie mówię o PCie PC teraz, ile gier się pojawiało z tych takich dużych, nośnych tytułów: Resident Evil 4, Hogwarts Legacy. No i e-sportowe typu FIFA, i czy tam teraz to się nazywa FC, no nie? I tak za bardzo więcej gier y, z tych takich naprawdę tej topki No nie no, Assassin's Creed Mirage jest też na PlayStation 4, no, to, to jest no, to samo. No właśnie. dobra, no to okej. Okay. I, i, I to jest też problem, bo... Ta wersja, widać, widać, że to jest robione na PlayStation 4. No dobrze, też. no tak, ale to wiesz, to mogło być właśnie jeszcze robione wcześniej, do tego też jeszcze chciałem nawiązać. No i popatrz, ymm, przyszły rok to już może być odcięcie tej pękowiny poprzedniej generacji. Już, oby, oby, no. Ocie, wydaje mi się, że już będzie, bo tutaj nawet tendencja pokazuje. To jest tak yy, dziwne, że podtrzymywano na sztucznym oddychaniu poprzednią generację w ten sposób. Można to było zrobić sprytniej i pewnie drożej. Pewnie no drożej, więc o to się chodzi, ale popatrz sobie jak. Zresztą mówiłem o tym na transmisji wczoraj, jak jest Black Mesa, Black Mesa, polecam bardzo, bardzo i transmisję też polecam, ale mówiłem o tym wczoraj na transmisji, że były też gry, które kiedy wchodziła generacja PlayStation 3, pojawiały się na PlayStation 2 i miały ten sam tytuł, ale to były inne gry. I to były często gry nawet na PlayStation 2 lepsze, bo ludzie, którzy nad nimi pracowali, znali dokładnie od podszewki i to, jak można zaprogramować PlayStation 2, a PlayStation 3 niekoniecznie jeszcze dobrze znali, gdyby zrobili te gry od razu i, i na tę platformę, i na tę, to na PlayStation 3 wyglądałyby słabo, a na PlayStation 2 trudno powiedzieć, nie. No tak, 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 a, tak, a, tak taką, taką grą jest na przykład Splinter Cell Double Agent bodajże, który jest, to są dwie różne gry na Call PlayStation 3 i na By... PlayStation 2. Inne gry, inne misje, in, mm -hmm. inna grafika, inne gry po prostu. Gdyby zrobiono tak, że wyszła osobna wersja Assassin's Creed Mirage tylko na PlayStation 5 i tam Xbox Series X i tylko na y, PlayStation 4, inne, z grafiką dostosowaną y, Maksującą PlayStation 4 i z grafiką maksującą PlayStation 5, sądzę, że odbiór gry byłby lepszy niż, niż jest. A jest średni, tak? To nie jest zła gra, ale to też nie jest gra, która powoduje opad szczęki. Nie będzie w zestawieniach najlepszych gier roku w tym roku. Będzie za to pewnie Assassin's Creed Nexus, przynajmniej dla mnie, który jest naprawdę bardzo dobry i polecam go serdecznie. No dobrze, to ja, to ja tak jeszcze dołożę do tego jedną rzecz. Przypominam tylko, że konsole zadebiutowały w 2020 roku. Pojawił się wtedy, pojawiła się wtedy globalna pandemia, kryzys części, kryzys podzespołów. Praca zdalna, która już wcześniej w wielu firmach była, teraz była codziennością. I wiesz, no to był też problem dla zarządzania projektami. Nagle się okazało, że prace kreatywne, które mogły być w biurze bardzo łatwo i przyjemnie zrobione, mogły się rozjechać w pewien sposób. Te projekty zaczęły się przeciągać. ten pierwszy rok, który mieliśmy yy, chyba 2021, tam dużo pamiętasz, tam były takie dziury, dziury były wydawnicze i zaczęły się duże problemy robić. Plus op pewne optymalizacje, nie wiadomo co by się wydarzyło, optymalizacje kosztów, optymalizacje związane właśnie z tą pracą zdalną. W pewien sposób też tak, odniosłem wrażenie, i tak rozmawiałem też z paroma osobami z branży, um, odnośnie pracy zdalnej i jak to w tym game gamedevie, a generalnie tam, gdzie pracujemy właśnie w ta, przy takich dużych projektach, które musimy łączyć globalnie, też w pewien sposób praca zdalna jednak, um, nie, chcę mówić, nie chcę mówić, że to tak jest, ale odnoszę wrażenie, że trochę rozleniwia tych, tych pracowników, bo po pierwsze możemy zająć się wieloma rzeczami naraz, i robić tą pracę zdalną dla tej firmy. No i może to też pewnie miało wpływ na to, że to się wszystko w pewien sposób zaczęło przeciągać. Mam jednego kolegę, który pracuje akurat w IT też zdalnie. I on taki niechętny jest, żeby musiał jeździć teraz powrotem do biura na spotkania i na taką normalną pracę przy biurku. On jednak woli sobie w domu w swoim tym zaciszu, w swojej Ja też wolę w domu, ale no ja tak. pracuję w domu praktycznie od zawsze. Pyszne, nie? Ale ty, u ciebie praca zdalna jest pracą zdalną taką już po prostu od początku do końca. A wiele osób się po pierwsze zdarzyło z czymś nowym, albo i na taką dużą skalę też, no nie? No i to też pewne było wyzwanie, to też w pewien sposób są oszczędności dla dużych korporacji, bo nagle się okazało, że nie są potrzebne wynajmowane wielgachne biura na 500 osób, bo tych 500 osób tam nie ma możliwości nawet prawnie pomieścić, bo nie pozwalają to przepisy w pewien sposób. Nie? Przez dwa lata się męczyliśmy z pewnymi formami ograniczeń, które. Mm, mówię oczywiście o takiej pracy, właśnie grupowej. Więc mm, no, jak to zaczęło wszystko mijać i zaczęło to do, dążyć do takiej. do stanu sprzed pandemii, gdzie sprzęt zaczął się stawać ponownie dostępny. Stąd też były problemy właśnie z dostępnością. Przecież PlayStation 5 było. W pewnym momencie świętym gralem, nie do kupienia tak, nigdzie. Tak. Od tego roku można w miarę swobodnie Tak, w miarę swobodnie, przy, też w miarę normalnych cenach. Przecież yy, sklepy, które handlowały tymi konsolami globalnie, nie tylko na naszym polskim rynku, zaczęły przecież te dziwne takie pakiety robić, czyli konsola plus pad, plus gra, żeby tylko móc taki pakiet sprzedać. Zapisy na konsolę zaczęły się robić. No coś, co jeszcze kilka lat wstecz, to było nie do pomyślenia, ale to się wydarzyło. Kiedyś, w którymś z wspominałem, że przecież przez globalny kryzys dostępności i te, te przecięte łańcuchy dostaw, to przecież był problem Sony miało, optymalizowało wnętrze konsoli, żeby mniej miedzi zużyć na radiatory. No takie, wiesz, rzeczy, o których my nigdy nie rozmawialiśmy przecież bo nie było potrzeby, a tutaj, no, to jest, to jest pewien problem, który przenosi się na nas później graczy. No i wydaje mi się, że przy tak dużej ilości sprzedanych poprzedniej generacji konsol, czyli ponad 100 milionów PlayStation 4 i połowę tego mniej więcej Xboxów, One'ów, no to mamy tak solidną bazę użytkowników, że no wpychamy im te gry, no bo jest to po prostu łatwiej do, łatwiejsze do zrobienia. Stąd te opóźnienia, stąd tak naprawdę rok pierwszy, ten startowy był, był trochę rokiem straconym, bo nie, no, nie zdążyła się... Zbudować baza właścicieli konsol, bo ich po prostu nie było na rynku. Mm -hmm. To się tyczyło zarówno PlayStation 5, jak i Xboxa. Do tego projekty, które były ym, tworzone nagle, dostały czkawki, bo zaczęły się rozciągać w czasie, yy, gry, które były na siłę wydawane na poprzednią generację, potrafiły być grami po prostu niedopracowanymi i to jest naprawdę takie delikatnie powiedziane. Yy, gry, które zaczęły być już yy, tworzone na aktualną albo przejściową generację, okazały się też pewnymi problemami, tak jak właśnie, chociażby yy, ostatnia gra. od Arcane i dużo problemów było przez te, przez te dwa, pierwsze dwa lata. Trzeci rok, czyli ten aktualny, jest już troszkę bardziej sensowny, bo dostajemy w końcu pomału te gry, dostajemy gry, które wychodzą już na aktualną generację i oczywiście PC-ta przy okazji, a nie na... jest coraz mniej tej zaszłości z poprzedniej generacji i przyszły rok, ja mam taką oczywiście nadzieję, że będzie już generalnie tylko nowogeneracyjny, aktualnie generacyjny, bo to już nie jest aktualne, 3 mhm. lata w końcu. No i, i tak trochę też sobie, też taką mam nadzieję, że Sony, ta, Sony i Microsoft, no bardziej mi się wydaje, jeszcze Microsoft troszkę... Zobaczy, że jednak te słabe liczby, bo ile się Xboxu sprzedało? 20 milionów? Zaraz sobie zaraz... Nie wiem, no jest, jest, nie jest dobrze ogólnie. No nie jest dobrze i wyciekły przecież slajdy na początku roku na jakimś spotkaniu w Brazylii, gdzie sprzedało się chyba 20 milionów właśnie Xboxu, a jeszcze Xbox Series to przecież są dwie konsole. Xbox Series X, który jest mocniejszy jednak od PlayStation 5, ale tego nie widać, w grach. Nie widać. Nie widać, a czasem nawet gry na Xboxa by potrafią być gorzej zoptymalizowane niż na PlayStation, to jest w ogóle jakieś takie dziwne. No jest, to. jest Series S, który wiesz, to jest, to jest fajna konsola, ale dobra, już trzeba tą powinna też przeciąć. No w pewien sposób. Bo, ale... on, bo Series S spowalnia rozwój gier Xboxowych to mocno, co mhm. widać chociażby po Baldurze. No tak no. i braku gra, gra roku dla bardzo dużej rzeszy graczy, którzy akurat na Xboxie nie mogli zagrać, bo trzeba było ją dostosować do Series S i był z tym ogromny problem. Dopiero teraz w grudniu gra na Xboxa się pojawi. Popatrz, kilka miesięcy opóźnienia. Niedobrze, nie dobrze, nie powinno takich opóźnień być. No właśnie, więc są pewne takie problemy. No, problemy takie, że wiel, wielkie korporacje zamiast pakować dużo pieniędzy w gry, pewnie to robią, tylko nie ma efektów takich, jakbyśmy sobie my gracze życzyli, pakują w sprzęt. No bo dostaliśmy Wiara drugiego w przypadku PlayStation, czyli bardzo tak, porządną platformę. też moim zdaniem na razie. Trochę stracony potencjał. Umiarko bardzo umiarkowany ten, bardzo umiarkowany yy, sukces. No, bardzo umiarkowany. Znaczy jest sukces pewien, na pewno, bo sprzedało się lepiej niż, sprzedaje się na razie lepiej niż PlayStation VR pierwszy, Natomiast nawet najlepszy sprzęt to są przyzwoite gogle. To, nie, powiem więcej, są dobre gogle z paroma wadami, ale. Każdy sprzęt wymaga oprogramowania. Trudno wymagać od użytkownika, żeby sam sobie przeportował Half-Life Alex, nie? To no, oczywiście tak. jak najbardziej. Trudne. Dobrze, mhm. że teraz akurat w grudniu wychodzą dwie znakomicie się. Znaczy tak, jedna jest na pewno znakomita, bo w nią grałem na PC, a jedna zapowiada się znakomicie, czyli Arizona Sunshine 2 zapowiada się znakomicie, a Vertigo 2 wychodzi 12 grudnia i to jest. Rizona, szukacie Alexa na PlayStation VR 2, to jest Alexa na PlayStation VR No właśnie. I teraz tak, popatrz, mamy, mamy vr 3000 złotych, no, nie jest tanio, nie jest, jest tanie. drogi, jest drogi, nie. jest naprawdę drogi. Kosztuje troszeczkę. Sony oczywiście zaprezentowało mi w czasie jeszcze Pro Controller, czyli DualSense Edge, 1000 chyba 100 czy 1200 złotych, też nie najtańszy kontroler. I w końcu kontroler, gdzie możemy te analogie wymienić, to też jest bardzo ważne. No, genialny no tak i to wiesz, to. najważniejszy sprzęt. Premiera no dzi tak, znaczy w dzisiaj w momencie kiedy to widzicie. Natomiast my to nagrywamy 30 listopada, żeby mm -hmm. nie było. Wy to widzicie 1 grudnia, więc Andrzej miał urodziny wczoraj dla was, dla, dla nas ma dzisiaj. Tak, tak. i... No, ten, o tym portalu nieraz już mówiliśmy, ale to są takie, wiesz, takie, co nam po jak mało gier jest. Oczywiście gier multiplatformowych, gier, które wydaje Ubisoft i jej i, 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 i inni indyków jest bardzo, bardzo dużo, ale oczekujemy od konsol, przynajmniej ja oczekuję to Ryszard, jest też właśnie tych to, 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 co wspomniałem wcześniej: dużych porządnych tytułów na wyłącznych, które wyciągają z konsoli. Ym, naprawdę dużo... Wszystko i pokazują, jeszcze więcej. Tak jest. I tego nam brakuje, i zarówno nam tego brakuje w przypadku Xboxa. Dzisiaj już w ogóle rozmył temat, i w przypadku PlayStation Nintendo pokazuje, że da to zrobić. Tylko da się ma... zrobić, ale ogólnie miałem takie wrażenie, i to jest wiesz, wszystko, wszystko przemija. Czas ucieka, tempus fugit, i wątpię, żebyśmy wrócili do tych czasów, kiedy były gry na wyłączność. To są takie trochę mrzonki już i, 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 i marzenia, i chciałbym, żeby jeszcze takie gry wróciły, i chciałbym, żeby. Konsole nie stawały się usługami, ale wydaje mi się, że wszystko idzie jednak w tym kierunku. że już nie będzie. Że ostatecznie konsol? będzie chmura i będzie, i będzie grad, którą możesz sobie grać wszędzie, i wszędzie wygląda tak samo średnio, bo nie da się inaczej. Znaczy, inaczej, dałoby się inaczej, ale tendencje są takie, żeby Usługawiać gry. No Wymyśliłem ci nowe na no usługowienie, usługowienie. I, no, Muszę no i, zapamiętać. I kto jest tym wszystkim wygrany gracz pecetowy, Bo on te gry prędzej czy później wszystkie dostanie. Tak, tak. Znaczy wiesz, ja teraz zauważyłem, że to, znaczy, też poprzez transmisję. Mhm. Gram więcej na pecetach, ale są na PC gry znakomite, których nie dostajemy na konsole. Teraz, właśnie, jak już mówiłem, jest Black, ale wiesz, jest Black Mesa, który jest po prostu fantastyczna, jest fantastyczna. Chciałbym móc zagrać to na PlayStation 5 albo na Xboxie 360. No tak. w, w wygodzie, na dużym, na dużym ekranie. Yy, ja lubię grać na konsolach, ale coraz mniej ku temu widzę powodów, bo wszystko jest na pc gdzie działa zazwyczaj lepiej i na przykład Starfield jest przy, 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 przykładem, gdzie mamy mając odpowiednio mocnego peceta, spokojnie 60 klatek wyciągniemy. Tak. W przypadku yy, Xboxa jest to 30, blokada na 30, i to jest doznanie takie odgórnie zaprojektowane doznanie przez producenta, dziwne, dziwne, ale tak jest. Ymm... Forza najnowsza, Motosport, bodajże to jest ósemka, tylko ona już chyba nie ma teraz numerka. Tam słyszałem, nie widziałem jeszcze porównałem, czytałem tylko krótką recenzję wczoraj, Ymm, jeszcze nie, nie zdążyłem mi pobrać, tam słyszałem, że duży downgrade graficzny, ponoć z tego co... Nie śledzę powiedziałem... w ogóle, Także to No jest... właśnie, ale tam ponoć są kontrowersje właśnie związane z tym, że niestety ta gra... Miała działać, miała wyglądać, zresztą wspomnieliśmy o tym cudownie, jest poprawnie. To też nie jest dobrze, to też nie jest dobrze. Redfall, do którego muszę wrócić, to jest gra, która chodziła... Nie gra jeszcze w Redfalla w ogóle. Nie wiem, ale tam jakiś update, już, który poprawiał tę, grę, więc może warto będzie za jakiś czas wrócić. Ja bym chciał, żeby Redfall dostał takie dwie duże aktualizacje, aby pan Phil Spencer nagrał filmik na YouTube'a przepraszający jeszcze jeden i pokazujący, że ta gra żyje i ta gra jest teraz w wersji 2.0. Ale no ja będzie... chciałbym, żeby zrobić coś takiego. Wy wybaczcie nam. Redfall nie miał być grą wielosobową. To była mrzonka paru pacanów, którzy zostali już zwolnieni. No, Od tej będzie... pory Redfall jest dla jednego gracza. Dostarczamy wam fantastyczną kampanię, świetną przygodę pełną niespodzianek, zagadek i tajemnic. No, no tak byłoby fajnie. A, jeszcze jedna rzecz. 8K. Nie, no po kilo grzyba. <laughs> chłopie. No. <laughs> Jakiego grzyba komu 8K? To jest abstrakcja, to <gry> Jedna jest też takie... Jedna gra na PlayStation 5 działa w 8K, to jest w ogóle masakra, wiesz, to jest masakra. Po co, gra. my dopiero teraz tak naprawdę osiągnęliśmy to, co obiecywała nam generacja siódma, czyli 360 i PlayStation 3, które obiecywały grę w 1080p. I 60 Dopiero teraz otrzymujemy 1080p działające w 60 klatkach. No, tak, tak. No właśnie te tryby pracy też są trochę takie nie, nieciekawe. Jakiś y, jakieś 8K to nie wiem, to jest... Y... Próba złowienia totalnych naiwniaków, to jest bez sensu zupełnie, nie, no oczywiście, że nikomu to... nie potrzeba. Popatrz, gier, które chodzą w, ymm, wyglądają dobrze i chodzą w 4K 60, no to tak niewiele jest. W palcach jest. jednej ręki pijanego drwala. Tak jest. Tak. Y, jest dużo gier, które chodzą o dziwo w 120 klatkach, ale to jest oczywiście kosztem cięcia y, No i tylko chyba na Xbox. Nie, jest koło 100 generalnie, jak się policzy. Ale na Xboxie, bo na PlayStation 5 nie ma 120 klatek. Nie, są gry, też. Są jest? też gry, które okay, obsługują. Ja nie widzisz. mam to, takiego telewizora, który to obsługuje. Ja już mam, ale jeszcze nie testowałem i właśnie będę się tym bawił, jak będę miał chwilę. Ale na razie chwili tej brak, więc. Mm, wiem, że takie gry są, ale teraz wyobraźmy sobie, 120 klatek dla konsoli aktualnej generacji, no to to muszą być duże cięcia w jakości grafiki. No muszą być. tego no, Nie da się tego wymyśleć na, inaczej, ale dzielnik 40 klatek jest sensowny, czyli granie w 40 klatkach to może mieć sens, bo to się łatwo dzieli 120 na, żeby nam finalnie już 40 FPS-ów. Dzięki czemu mamy dobrą synchronizację matrycy z, z konsolą. Dzięki czemu to wrażenie na pewno będzie lepsze niż właśnie takie 40 ile, 44 klatki yy, przy matrycy, która ma 60 Hz. No to, to jest jednak taka zaleta, że tutaj powiedzmy, że jest jakiś sens. Niektóre gry, chyba spider Spiderman drugi ma chyba te tryby, nawet tam jakieś RTS szczątkowe jest przy takim 40 klatkach, więc... Nie, nie grałem, więc tutaj mogę błądzić w tym w, w, i jest całkiem fajnie. Ale no, w dalszym ciągu tych gier jest jak na lekarstwo. Jest jak na lekarstwo i jak patrzę na swoje gry, które mam tutaj w szafce pod telewizorem, no to gierna wyłączność na PlayStation 5 tam za wiele nie ma. Nie ma za wiele Oj, i to jest pewien problem. No co Powiedzieliśmy jest pięć gier na wyłączność. No na właśnie, PlayStation. no właśnie, bieda, bieda proszę pana, chciałbym więcej. Tylko cztery mam, nie no. mam tylko Spidermana dwójki. No właśnie, ja też Spidermana niestety nie mam, może kiedyś go sobie kupię. Czekam, yy, jeszcze chciałem... cię, powie tak, tak? Yy, najbardziej z nowych sprzętów, ja gram, nie? I, I nie kupię nowego PlayStation 5 i ani portala, tylko za, za, za oszczędzone pieniądze kupię sobie RetroTinka 4K. Chcesz kupić? O, proszę. Tak, kupuję. tak obejrzałem kilka materiałów i już. A ja mówiłem, kupuję. że to będzie, doskonały, to będzie doskonały Jest, To jest. Kupuję tak. RetroTinka i odpalam gry z dawnej generacji 4K bez żadnych problemów. No, wiesz, to, to nie będzie efekt nagle wow, że te gry będzie, będą Będzie, tak... widziałem parę materiałów, wczoraj nagrał Modern Vintage Gamer tak. i powiem tak, to jak to działa na przykład z migą. Mhm, mm no jasne, jak najbardziej, nie Więc mówię, że to jest... kupuję. Andrzej, ty musisz iść do pracy. Tak, aha, bo już 11, no tak. Po 11. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dziękujemy bardzo za ten odcinek. Do konsol wrócimy w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będziemy się wypowiadać bardziej pozytywnie. Mam cały czas taką nadzieję. Ja podchodzę cały czas z dużą dozą zaufania. I mam nadzieję, że nas producenci zaskoczą czymś pozytywnym. Ja uważam, że będzie coraz gorzej. Może też tak być. Oby nie. Oby twoje słowa się nie ziściły. Znaczy sądzę, że będziemy dostawać świetne gry, y, głównie na PC-ta. Znaczy one będą świetne, głównie na pc -cie. Natomiast na konsolach będzie cały czas dążenie do. Nie wiem, do PlayStation 4, Xbox, One, a, a szczególnie a Xbox w przyszły rok będzie decydujący o Xboxie. Możliwe, że Xbox nam zniknie wcale, znaczy zniknie. Tak, już rozpoczął proces znikania w tym roku. Tego jeszcze tak bardzo nie widać, ale w przyszłym roku podejrzewam, że ten proces może się niestety nasilić, jeśli chodzi o Xboxa jako sprzęt, nie jako usługę, jako sprzęt. No tak, bo Xbox to głównie teraz usługa jest. Oby nie? Oby nie. Nie. Bardzo Aczmy bym tego nie chciał, było. ale to, to jestem czarnowidzem. To był najgorszy rok w moim życiu, mówię zupełnie poważnie, o. najgorszy rok w moim życiu yy, i mam nadzieję, znaczy nie, nie może być gorszy w <noise> więc mam nadzieję, że będzie lepiej. Gro, growo był świetny, ogólnie był fatalny, więc niech mija jak najszybciej i yy, niech znika z mojej pamięci. No dobrze, no to tak ja bym jeszcze tylko się na pozytywnie się powiedzieć mamy zimę. Śnieg spadł w końcu, jest fajnie. Jeździłem z sobą Zaraz Przychodzę do ciebie z, y, y, z tym z Legionem i z prezentem. Tak jest. Um, dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami. Trzymajcie się, widzimy się za tydzień. Um, mamy też parę fajnych pomysłów na odcinki jeszcze w tym miesiącu. Porównanie właśnie konsol, tak, konsolo komputerów, tymi, komputerów tymi. przenośnych um, Wtedy może nam się uda już spotkać razem. Po sprzętem w kancelarii. może tak. Może Amiga tutaj... będzie. By... No. <śmiech> <śmiech> odcinek no. mem, chłopie. Odcinek, odcinek mem, tak. Mem. Odcinek Na rocznicę mem. Zobaczymy. Odcinek o Amidze, odcinek o Amidze. No Tak jest. Trzymajcie się. Pa. Pa pa.